Halo, halo. Dzisiaj będzie o kombinowaniu w języku niemieckim. Już nieraz w komentarzu prosiliście mnie o to, żeby powiedzieć właśnie o słowie kombinować w języku niemieckim. Jak jest kombinować po niemiecku? I to nie jest taka wcale prosta sprawa, można powiedzieć. Przynajmniej ja nie znam jednego słowa, które by te wszystkie znaczenia słowa kombinować obejmowały. Bo co my możemy robić, mówiąc, że ktoś coś kombinuje, kombinować w ogóle? Co to znaczy? Co możemy zawrzeć w tym słowie kombinować? No, kombinować to możemy na przykład jakoś tam nieuczciwie postępować, załóżmy, nie coś tam za pomocą jakiegoś chytrego planu, coś tam zdziałać, załóżmy, to jest też kombinować, tak, nie? Możemy też na przykład coś wykombinować, skombinować, czyli na przykład coś zorganizować, coś załatwić, coś tam w tym kierunku. Możemy też jeszcze jakieś kombinacje robić, czyli nie wiem, kombinować coś z czymś, na przykład coś w sensie zestawiać coś z czymś. I tych znaczeń jest kilka i my będziemy się musieli tutaj niestety podzielić, czyli no, jak w języku polskim możemy powiedzieć kombinować, wykombinować, skombinować i tak dalej, to po niemiecku będziemy musieli tutaj sobie też te nasze pomysły rozdzielić. To takie typowe kombinieren po niemiecku, kombinieren, to będzie właśnie kombinować, ale w sensie zestawiać coś razem, nie? Czyli na przykład ta czapka w zestawieniu z tym szalikiem, no to ta kombinacja jest kiepska, nie? Czyli to jest właściwie to kombinieren po niemiecku, czyli zestawianie czegoś razem na przykład. Mamy właśnie jakaś czapka, która pasuje do jakiegoś szalika, albo jakiś szalik, który do czapki pasuje na przykład, albo te spodnie do koszulki i takie. To jest takie kombinowanie, zestawianie ze sobą razem ciuchów na przykład, nie? Czyli to jest kombinieren. Weźmy na przykład, że ktoś mówi, czy możesz mi skombinować jakiś młotek. No to kombinowanie to jest raczej takie zorganizowanie czegoś, czyli załatwienie. I na przykład możemy powiedzieć na przykład kannst du mir einen Hammer besorgen? Czyli czy możesz mi załatwić jakiś młotek? Nie, kannst du mir einen Hammer besorgen? I to jest wtedy właśnie besorgen, czyli coś załatwić, zorganizować, w sensie właśnie beschaffen. No nie, to jest takie skombinowanie czegoś. Besorgen, beschaffen. Jeśli na przykład mamy jakiś problem i musimy coś wykombinować właśnie, czyli wymyślić, to jest bardzo ładne słowo na to. Sich etwas einfallen lassen. To jest dosłownie pozwolić sobie na coś wpaść, czyli na jakiś pomysł, na przykład coś nam wpadnie do głowy, czyli ich muss mir etwas einfallen lassen. Czyli muszę wpaść na jakiś pomysł, muszę sobie pozwolić wymyślić coś, tak dosłownie by to oznaczało. Czyli muszę coś wykombinować. Ich muss mir etwas einfallen lassen. A jeśli byśmy chcieli powiedzieć komuś na przykład, a nie martw się, na pewno coś wykombinujemy, to moglibyśmy powiedzieć, ach, mach dir keine Sorgen, wir lassen uns bestimmt etwas einfallen. Czyli nie martw się, my sobie pozwolimy na coś wpaść, tak dosłownie można by to przetłumaczyć. Czyli nie przejmuj się, my na pewno na coś tam wpadniemy, czyli na pewno coś wykombinujemy. Czyli pozwolimy sobie coś wymyślić. Wir lassen uns bestimmt etwas einfallen. Wir lassen uns bestimmt etwas einfallen. Ja. A jeśli byśmy chcieli na przykład komuś powiedzieć, no wykombinuj coś, czyli właśnie wymyśl coś, nie? Wykombinuj coś. No to byłoby właśnie lass dir etwas einfallen. Czyli wykombinuj coś właśnie, pozwól, żeby ci coś przyszło do głowy. Czyli lass dir etwas einfallen. Nie? Czyli wykombinuj coś. A jeśli mamy do czynienia z takim postępowaniem chytrym, nieuczciwym, takim, wiecie, że ktoś planuje coś, żeby kogoś tam oszukać albo coś takiego, no to jest takie słowo na to aushecken. Nie? Aushecken, czyli można by powiedzieć, że was heckt er da aus? Nie? Czyli co on tam kombinuje na przykład? Nie? Czyli właśnie wymyśla jakiś tam chytry plan, żeby tam kogoś oszukać albo coś takiego na przykład. Czyli takiego rodzaju kombinowanie to będzie aushecken na przykład. Nie? Czyli was heckt er da schon wieder aus? Czyli co on tam znowu kombinuje, no nie?
Ja to też takie kombinowanie właśnie chytre, takie, no można by tak powiedzieć. Jeśli znacie jakieś inne ciekawe przykłady, to napiszcie proszę w komentarzu. Jeśli nie wiecie, to musicie wykombinować, a jeśli wam się nie będzie chciało kombinować, to możecie napisać w komentarzu Ich muss mir etwas einfallen lassen, czyli muszę coś wykombinować. Ich muss mir etwas einfallen lassen. I to wydaje mi się będzie najbardziej praktyczne z tego wszystkiego, czyli muszę na coś wpaść, muszę coś wykombinować, żeby rozwiązać jakiś problem na przykład, czyli Ich muss mir etwas einfallen lassen. Czyli muszę wpaść na jakiś pomysł, nie? Na jakieś rozwiązanie, czyli muszę coś wykombinować. Ja, das ist alles für heute. Jeśli Wam się filmik podobał, to oczywiście kliknijcie kciuka w górę, polecajcie znajomym, zasubskrybujcie kanał, żeby Was żaden kolejny filmik nie ominął. Możecie również wspierać kanał na Patronite. Wpadnijcie na mojego Instagrama, na mojego fanpage'a na Facebooku, stronę internetową gerlitz.pl. Dankeschön, das ist alles für heute und bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann.